Witam Cię w kolejnym odcinku, a dzisiaj bardzo ważna kwestia będzie o dwóch rodzajach zdrady. I jak się okazuje, często to jest kluczowe, czy możesz odzyskać kobietę, czy nie. Także warto posłuchać do końca, bo ten materiał jest naprawdę wartościowy i bardzo dużo może zmienić, jeśli kobieta Cię zdradziła, była nie fair, zaczęła się spotykać z innym facetem, masz obawy co do tego, czy będzie Ci wierna. To posłuchaj tego do końca i oczywiście zostaw łapkę do góry, bo wtedy będę wiedział, że faktycznie jesteś i oglądałeś ten materiał. Pierwszy rodzaj zdrady. Pierwszy rodzaj zdrady to jest tak zwana zdrada emocjonalna, tak? Na czym polega zdrada emocjonalna? Według mnie to jest rodzaj flirtu, to jest rodzaj takiego droczenia się kobiety, czy raczej budowania emocji, jak sama nazwa wskazuje. Czyli przykładowo, ostatnio miałem kursanta na szkoleniu i pokazuje mi SMS-y żony. Tam żona pisała z jakimś gościem, wysyłali sobie serduszka, żartowali sobie razem. I nie do końca to zawsze jest tak, że faktycznie kobieta Cię w ten sposób zdradza, chociaż zgadzam się, że jak jesteś z nią w związku, to nie powinna tego typu rzeczy robić, ale bardzo często musisz zrozumieć, że wiele kobiet ma tak zwanych przydupasów, kolegów z pracy, którzy się do niej łaszą, przymilają, wysyłają tam różne buźki na Facebooku, na Messengerze i nie do końca to musi oznaczać, że tak naprawdę ona jest w takim facecie zakochana. Wręcz powiem, że jest dużo zniewieściałych facetów, którzy tak piszą do kobiet i piszą latami, a ta znajomość tak naprawdę nie idzie dalej w kierunku zdrady fizycznej, więc w wielu takich przypadkach nie masz się czym martwić, a to, co kobieta robi, to często jest czysta prowokacja. Ona testuje Twój charakter, czy Ty jej tego zabronisz, jak Ty się ustosunkujesz, jak się zachowasz. I oczywiście typowe dla zdrady emocjonalnej jest to, że kobietę jesteś w stanie wtedy jeszcze przekierować, ustawić odpowiednio na zaangażowanie w relacje. Pewne po prostu tutaj jeszcze bariery nie zostały pokonane. Ona się z tym facetem, z którym pisze, nie przespała. Oczywiście o ile się nie przespała. I możesz to odwrócić, tak? Warto się nad tym zastanowić, bo bardzo często stosujecie nieodpowiednią karę, reprymendę dla kobiety w stosunku do jej przewinienia. I dziewczyna sobie tam żartowała z kolegą z pracy, a Ty od razu ją pojechałeś, zwyzywałeś, że Cię zdradziła, awantura i rozstanie czy rozwód, tak? Ale to się dało odwrócić, a Ty nie byłeś świadomy, jak to zrobić. Trzeba było zastosować inny rodzaj kary, lżejszy, porozmawiać z tą dziewczyną, zbudować w niej poczucie winy, tak żeby ona się przekierowała bardziej na tą relację i zaczęła znowu inwestować. Możesz jej na przykład wtedy powiedzieć, zrobiło mi się przykro, słuchaj, ja chcę tutaj trochę przerwy w naszej relacji, w naszych spotkaniach, ale bez nerwów, bez wyrzutów powinieneś pobudzić w niej smutek, żal, rozpacz i wtedy oczywiście kobieta powinna się przekierować w tą właściwą stronę, ale to jest dopiero początek, bo tam jest jeszcze parę takich elementów, o których mówiłem w pełnych materiałach, które trzeba zaprezentować, zrobić, żeby dziewczyna się chciała dalej spotykać. Więc mamy pierwszy rodzaj zdrady. Natomiast drugi rodzaj zdrady, dużo bardziej, który powoduje takie dużo większe konotacje, powikłania, skutki, to jest zdrada fizyczna. Widzisz, jeśli kobieta Cię zdradzi fizycznie, prześpi się z jakimś gościem, to pewne rzeczy są już nieodwracalne. Jej emocje, często uczucia względem Ciebie ulegają zmianie. Ona ma nowe nawyki, nowe przemyślenia, przekonania na temat facetów, no bo jeśli z Tobą była 10 lat w związku, a trafia się jakiś młodszy facet, załóżmy, z którym się przespała, to oczywiste jest to, że ona sobie przypomina, jak była młoda, jej hormony się zmieniają pod wpływem tego stosunku, więc kobieta już poprzez taki jeden epizod może Cię zdradzać w przyszłości o wiele częściej i moim zdaniem tego typu zdrady już się nie powinno wybaczać, dlatego że to ma zbyt duże konsekwencje i zbyt duże implikacje dla całej relacji, jak i przeświadczenia kobiety o Tobie, czy o tym, co teraz ona może w życiu. Niestety, ale taki rodzaj przyjemności, już czysto fizyczny, w łóżku, jak ona jeszcze szczytowała z tym gościem, będzie powodował, że nawet jak jej wybaczysz, nawet jak ona się zmieni na jakiś czas, to ona dalej będzie myślała o tej przyjemności, o tej rozkoszy i potem wystarczy, że się trafi jakiś facet, który jej się spodoba, a nuż na imprezie, a nuż na wyjeździe służbowym. Właśnie wyjazdy służbowe to jest w ogóle też ciekawy temat, muszę go kiedyś omówić, co tam kobiety odwalają, które mają facetów, mężów. Natomiast warto, tak jak mówię, zwrócić na to uwagę, że jeśli te granice zostały przekroczone, ona Cię zdradziła fizycznie, no to taki związek należy zakończyć, dlatego że szansa zdrady kolejnej to jest praktycznie 100%, tak? I nieważne, czy Cię zdradziła po alkoholu, czy po prostu zrobiła to z premedytacją, to jest fakt,
permanentny, zdradziła Cię i koniec. Daj sobie z nią spokój, znajdź inną kobietę. Natomiast jeśli doszło do zdrady czysto emocjonalnej, pewne kwestie da się odwrócić. Może to były takie niewinne początki tego, że sobie tam dyskutowała, pisała z jakimś facetem. Może było tak, że on po prostu się przymilał, a kobiety też lubią takich pantofli, którzy tam ją komplementują, no bo czują się wtedy dowartościowane i to jeszcze nic tak naprawdę nie musiało znaczyć. Powiem Ci więcej, nawet niektóre kobiety takie przymilanie faceta traktują aseksualnie, więc w wielu takich sytuacjach bym się tym nie przejmował. Natomiast jeśli dochodzi do przekroczenia pewnej granicy, pocałunek z jakimś facetem na imprezie, czy już seks, to ma zbyt daleko idące konsekwencje. I tutaj jednak musisz być zdecydowany, tak, że się rozstajesz, że to kończysz. Inaczej czeka Cię kolejna niespodzianka. Nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy za dwa tygodnie ona Cię zdradzi, ale statystyka pokazuje, że jednak kobiety zdradzają kolejny raz fizycznie, więc miej się na baczności. Myślę, że materiał się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę do góry. Przypominam, że do jutra, czyli do tego czwartku do północy, najnowszy mój materiał Uległa kobieta, jak nauczyć kobietę uległości, 40% taniej. To jest ten najlepszy dodatek do Mistrza Emocji 4.0, dlatego pobierz, zobacz, bo tam masz pewne bardzo konkretne metody, jak właśnie kobietę oduczyć tych mechanizmów zdrady emocjonalnej, jak z tego wyjść, jak to wyprostować i kiedy ona już będzie pisała z innymi facetami, to po prostu będziesz wiedział, co robić, tak? A bez tego, no to może Cię czekać seria upokorzeń, tutaj pewnych komplikacji, które Cię będą kosztować związek i kobietę. Zobacz, jak się zabezpieczyć przed podrywaczem, wejdź tutaj, korzystaj, do jutra, do północy, aż 40% taniej. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja Uległa kobieta, jak nauczyć kobietę uległości, aż 40% taniej, do jutra, do północy. Zapraszam do korzystania z oferty i sam się zdziwisz, ile ten kurs zmieni w Twoim życiu.